Za nami kolejny dzień 18 Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. W poniedziałek najwcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy startujący w grze w kręgle. Już od 8 rano tory kręgielni wypełniły się polonusami. Wczesna godzina nie przeszkodziła w osiąganiu dobrych rezultatów. Panie Jacku, 154 punkty w pierwszej rundzie, wynik całkiem zacny. No. Czysty przypadek. Czysty przypadek? Oczywiście, że tak. Czyli wcześniej pan nigdy nie grał w kręgle? Czasami w wolnych chwilach. Ale nie jest to jakaś tam moja gra, którą uprawiam na co dzień. Ale jakoś się udało zdobyć. Tak, to miłe towarzystwo, doskonała organizacja i to na pewno dużo daje. Proszę powiedzieć, oprócz kręgli jeszcze jakie dyscypliny przed panem? Tenis stołowy i strzelectwo. Czyli zawsze coś z celnością, takie dyscypliny, gdzie precyzja jest bardzo istotna. Tak, jestem spokojnym człowiekiem. Czyli pewna ręka to jest to, co jest pana atutem. Ja myślę, że spokój przede wszystkim, ale doskonale. Doskonała organizacja i to daje nam dużo satysfakcji. No i to, że jest taka atmosfera. Wszyscy tutaj w zasadzie jesteśmy na ty, nie ma stresu, nie ma jakichś takich ograniczeń, że tak powiem, ani wiekowych, ani nie wiem, no w ogóle nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. Wszyscy czujemy się jakbyśmy byli w jednej dużej rodzinie. Proszę powiedzieć, po raz który jest pan na igrzyskach polonijnych? Czyli debiut. Mój debiut, ale myślę, że to będzie dobry początek. Proszę powiedzieć, co pana skłoniło, żeby wziąć udział w tej rywalizacji? Znaczy, myślę, że nie przyjechałem tutaj po to, żeby rywalizować, tylko żeby mile spędzić czas. To mi przede wszystkim przyświecało. Poza tym zwiedzić Toruń, bo jest pięknym miastem. Była już okazja coś zobaczyć? Była okazja, już stare miasto, krzywa wieża i takie różne atrakcje. A co jeszcze przed panem? Motoarenę chciałby pan na przykład zobaczyć? Stadion żużlowy? Nie wiemy, czy będzie tyle czasu, bo plan jest napięty. Organizatorzy zabezpieczyli nam naprawdę czas wolny, doskonale wszystko zorganizowane. Wczoraj świetny pokaz walki krzyżackiej przed zamkiem. Naprawdę dużo fajnych atrakcji. Proszę powiedzieć, jakie są pana związki z Polską? Kiedy pan wyjechał z Polski? Wyjechałem 6 lat temu. Nie tak dawno. Nie tak dawno. Ja jestem, jak to mówią, świeżakiem. To jest ta najnowsza fala emigracji, tak? Najnowsza, tak. Najmłodsza, choć nie jestem najmłodszy. Ale jest, tam jest równie fajnie jak tutaj. Przyjechał pan do Torunia z rodziną, czy sam? Jak to wygląda? No oczywiście z rodziną. Rodzina też jest zapisana, muszą startować obowiązkowo. Rywalizacja w kręgle. Co was skłoniło wziąć akurat udział w tej dyscyplinie? Gracie na co dzień w Hiszpanii w kręgle? Nie, ja nie. Ja tylko jestem tak aficjonada. A jak się gra w tej chwili? Dobrze się gra? Fajnie się gra? Fajnie. No właśnie, ja nie czuję, że jest taka duża rywalizacja, tak no fajnie. I raczej jest to zabawa? Tak, zabawa. Bardzo zabawa. Powiedzcie mi, po raz który jesteście na igrzyskach polonijnych? Ja po raz pierwszy. Ja trzeci. Trzeci raz. Tak. Dobrze, to zacznijmy od debiutantki. Powiedz, co cię skłoniło wziąć udział i przyjechać do Torunia i rywalizować tutaj, bawić się? No... Dlaczego przyjechałaś? No, ktoś cię zachęcił? Mama. Mama cię zachęciła. No, żeby tutaj fajnie sobie pograć i tak. Miriam, ty już jesteś trzeci raz, więc powiedz, co jest takiego fajnego w igrzyskach polonijnych? No właśnie fajne, że Polacy z całego świata się tu razem no, spotykają i bawią. No jest taka fajna, jak się mówi, atmosfera właśnie. Dziękuję. No i dlatego wracam z rodziną zawsze. Tak. A była już okazja zwiedzić trochę Toruń? Widziałeś już nasze miasto? Tak, ja już pospacerowałam na starym mieście. Jak wrażenia? Piękne, uwielbiam. A co się podobało? Budynek poczty najbardziej. A dlaczego akurat budynek poczty? Co było takiego fajnego w nim? Nie wiem, lubiłam, są te kolory, no, jak mówi, brick. Cegły, tak, bardzo mi się podobają takie. A oprócz kręgli, w czym jeszcze bierzecie udział? Jakie dyscypliny jeszcze wybrałyście, Patrycja? Lekkoatletyka. Konkretnie jaka konkurencja? Bieg na 100 metrów. Czyli sprinterką jesteś? No, bo gram w koszykówkę i lubię
Tak. W koszykówce też bierzesz udział, czy nie? Czy nie udało się zebrać drużyny, żeby grać w kosza? Nie udało się. No. A, bo ja nie wiedziałam. A ty Miriam, czym jeszcze bierzesz udział? Ja brałam udział już w 5 kilometrach. I jak poszło? Bardzo się zmęczyłam. Bardzo. Nie skończyłam nawet. I tym razem medalu nie było? Nie było. Nie. Niestety. Oprócz tego biegu, co jeszcze przed tobą? Nic, tylko węgle. Czyli to jest dzisiaj ostatnia szansa na medal? Tak, ostatnia. Otrzymamy kciuki. Dziewczyny, powiedzcie jeszcze, jakie są wasze związki z Polską. Ja mam mamę Polkę i jak miałam 3-4 lata, to tutaj mieszkałam, jak byłam bardzo mała. No. A teraz na co dzień w Hiszpanii? Tak. I co robisz w Hiszpanii? W jakim mieście konkretnie mieszkasz? W Saragosie, ale dopiero skończyłam studiować. Tak, w Pamplonie studiowałam i teraz nie wiem. Często przyjeżdżasz do Polski? Często odwiedzasz ten kraj? Mniej więcej, raz na rok. Tak. Patrycja, jak u siebie? No, cała rodzina moja jest tutaj z Polski. Ale ja się rozwijam w Hiszpanii, w Madrycie. No. Często odwiedzasz Polskę? Często przyjeżdżasz tutaj do znajomych, do rodziny? Tak, co rok. Co rok? Hmm? Co, fajna jest Polska? No, bardzo fajna. Fajna. Arena Toruń została dziś opanowana przez siatkarzy. Na płycie głównej hali przy ulicy Bema rywalizowali mężczyźni. Dmitrij, jak na razie 3 mecze rozumiem za wami. Tak. Powiedz mi, z jakimi wynikami, jak się potoczyły te 3 mecze? Pierwszy mecz grali z Litwą, Polonia Litwa, przegrali 2-1. Drugi mecz grali z Litwą drugiej komandy, drugiej drużyny, to 2-0 wygraliśmy. No i dzisiaj grali mecz z Belgią, Polonia Belgia i 2-0 wygrali. Czyli co, nie jest źle. 2 zwycięstwa, 1 porażka. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Nie, no, może trzeba najlepiej, bo my 4 razy wygrywali z tym mistrzostwem. I przyjechali tylko za pierwszym miejscem. Czyli tylko złoto się liczy. Tak. Powiedz mi trochę więcej o twojej drużynie. Czy to jest drużyna, czy gracie gdzieś profesjonalnie, gracie zawodowo, czy trenujecie sobie tak amatorsko tylko? Amatorsko trenujemy tam, 4 człowieka z drużyny, to tylko tak gramy tam. Czas od czasu, a 2 chłopaki grają w profesjonalnej lidze w Białorusi. W tym sezonie 4 miejsce w Białorusi. A jak często trenujecie? Macie czas, żeby spotykać się po pracy i trenować? 2-3 razy w tygodniu tej drużyny. Mówisz, że na igrzyskach polonijnych macie już pewne sukcesy, a w tym roku kto może być najgroźniejszym rywalem? Drużyna z Lotwy to taki najgroźniejszy, bo Litwinom już przegrali. Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o rywalizację na igrzyskach polonijnych. Rywalizujecie, czy przede wszystkim bawicie się i spędzacie dobrze czas? Nie, i bawimy się, i wszystkie, dużo czasu jeździmy. Ja jeżdżę 10 lat już, z 2007 roku ja jeżdżę na te igrzyski. I dużo z kim, wszystkie znajomy, to kiedy przyjeżdżamy, to bardzo piękne. A w Toruniu poprzednio też byłeś na igrzyskach? Tak, w 2009 roku my byli mistrzami. No właśnie, czyli masz dobre wspomnienia z Torunia. Tak. Powiedz mi, czy mieliście już czas, żeby sobie pozwiedzać trochę miasto? Teraz nie było czasu, bo wczoraj cały dzień byli tu na hali. Ale dzisiaj albo jutro? Dzisiaj po grzym to pojedziemy do... Bo dzisiaj będę tam na... Wiosce olimpijskiej? Tak. Będzie, no, jak to powiedzieć, dokładnie. Zabawa, koncert? Zabawa, koncert, tak. I będę medale wszystkim rozdawać. Że dzisiaj skończymy siatkówkę. No co, będzie złoty medal? No to... Mam nadzieję, że będzie. W turnieju kobiet faworytki również nie zawodziły. Zespół Polonii Wilno wygrywał mecz za meczem. Serdeczne gratulacje. 3 mecze, 3 zwycięstwa. Jak na razie idziecie jak burza. Dziękuję serdecznie bardzo. No, staramy się, co możemy, to robimy. Przyjechaliśmy właśnie dobrze spędzić czas, zagrać. Przyjechaliśmy chyba nie samym naszym głównym składem drużyny. Ale to, co wzięliśmy, to jestem zadowolona z dziewczyn, bo pierwszy set nam poszedł nie najlepiej, ale dziewczyny się skupiły i tak naprawdę wygraliśmy i duża teraz euforia taka jest dla nas.
Elwira, powiedz mi coś więcej o waszej drużynie. To są same zawodniczki, które mają jakieś korzenie polskie, tak? To jest polonijna drużyna? Tak, właśnie pierwsza nasza nazwa była Klub Studentów Polskich. Później mienialiśmy nazwę i teraz jest Polonia, to także jest klub sportowy polski. Prawdopodobnie chyba 90% naszej drużyny są Polkami, zakończyli polskie szkoły, nawet niektóre ma uniwersytety polskie skończone, więc tak, no w drużynie rozmawiamy w języku polskim, tak przeważnie. O, niedokładnie, bo podczas czasu słyszałem, że nie rozmawiałyście po polsku. To znaczy mamy jednej dziewczyny Litwinki, z tego powodu, a po rosyjsku nie chcieliśmy rozmawiać, bo przeciwnicy nas rozumieliby, więc rozmawialiśmy po litewsku, tylko z tego powodu. I na co dzień normalnie posługujecie się językiem polskim? Tak, u nas wszyscy rodziny, to znaczy mamy, babci, bracia, są Polacy i tylko po polsku rozmawiamy w rodzinach. Czy wy na Litwie macie jakąś ligę swoją, czy rywalizujecie może w normalnej lidze? Jak to wygląda? My mamy taką ligę, taką amatorską bardziej. To w tym sezonie właśnie drużyna wygraliśmy drugie i trzecie miejsce. Chcieliśmy pierwsze, niestety, i dostaliśmy kontuzję i sama miałam złamaną rękę i nie mogłam wystąpić na finałach. No ale nie, nic, następny rok będziemy mieć większe motywacje. A jak wy trenujecie? Codziennie trenujecie, jak się spotykacie? Nie, spotykamy się tylko dwa razy do tygodniu, to naprawdę bardzo mało, ale już dziewczyny są, nie mają po 15 lat i każda ma pracę, rodzinę, już tak często nie możemy, ale tak jak możemy, to zawsze widzimy się. A któraś z was ma jakąś karierę zawodową za sobą? Ktoś grał kiedyś na jakimś wyższym poziomie? Jedna dziewczyna właśnie grała, to znaczy nie wiem, czy w tym sezonie będzie grała w takiej profesjonalnej, to znaczy lidze w Litwie, no ale na Litwie to nie jest aż tak dobrze jak w Polsce, więc no to spoko. A jeżeli chodzi o poziom rozgrywek litewskich, poziom siatkówki w Litwie, na Litwie jak to wygląda? To jest wysoki poziom? Nie jak w Polsce, na pewno nie jak w Polsce, tak. U nas jest wysoki, ale u nas bardziej idzie w koszykówka wszystko i więc tak, uwaga na koszykówkę, siatkówka gdzieś jest. Teraz po trochę my wchodzimy w to, ale to nie jest tak jak w Polsce, gdzie wszyscy o tym rozmawiają, to kocham. Tak, w naszym środowisku wszystko kochają siatkówkę i tak by koszykówka nie egzystuje, ale tak już na ogół brać o Litwie, to nie, to tam koszykówka niestety. Powiedz mi proszę, czy wy jeszcze jakieś inną konkurencję też bierzecie udział, jeszcze w jakiejś innej dyscyplinie, czy tylko siatkówka? Na igrzyskach? Niestety nie możemy. Właśnie w regulaminie możemy tylko drużyna może brać tylko w jednym zawodach. Właśnie chcieliśmy w plażówkę grać, ale możemy tylko halę wybrać. Ale jesteście bliskie sukcesu w tej rywalizacji. Nie zapeszamy oczywiście jeszcze, bo jeden mecz przed wami. Tak, lepiej jeszcze nie mówić, ale mam nadzieję. To znaczy, jakiś medal będzie. Mam nadzieję, że to będzie zlotnie, ale nie chcę o tym na razie mówić. A po raz który jesteście na igrzyskach polonijnych? O Jezu, tak naprawdę chyba piąty czy szósty. To bardzo już dawno jeździmy. To znaczy, tą drużyną chyba jesteśmy trzeci czy drugi raz tylko. Ale tak każda z nas jeszcze grała gdzieś indziej i przyjeżdżaliśmy. To bardzo dawno już jeździmy na igrzyska. Czyli bogata kolekcja medali już na waszym koncie? No, chyba tak. Tak, dużo jest już. I dziś będzie kolejny. Tak, na pewno. Tylko nie wiem jakiego koloru. Również w arenie Toruń, ale w sali konferencyjnej swój turniej rozgrywali szachiści. Do rywalizacji zgłosiło się prawie 30 zawodników, jednak na starcie stawiło się tylko 19, w tym 5 kobiet i 3 juniorów. Jaki poziom reprezentują ci zawodnicy? Czy możemy już coś powiedzieć o tym, jak oni grają? To znaczy w Międzynarodowej Federacji Szachowej zrzeszonych jest tylko kilku zawodników, większość gra na poziomie tak zwanym amatorskim. A jak wygląda system rozgrywek? Zawodnicy grają systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wszyscy w jednej grupie, a klasyfikacje są w kategorii kobiet i w grupach wiekowych, tak jak jest w regulaminie igrzysk. Proszę powiedzieć, czy ta liczba zawodników zaskoczyła was? Czy spodziewaliście się może, że więcej osób zdecyduje się wziąć udział w tym turnieju? To znaczy na poprzednich igrzyskach, które odbywały się w Toruniu, było zdecydowanie więcej zawodników, także troszeczkę nas liczba uczestników rozczarowała. A możemy zdradzić, z jakich krajów są ci zawodnicy? Dominują z któregoś kraju konkretnie? To znaczy mamy zawodników z Holandii, z Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Hiszpanii, z Litwy, z Kanady nawet, także przekrój. Praktycznie cały przekrój. Cały przekrój światowy, także mamy z wszystkich kontynentów. Możemy powiedzieć coś o jakimś głównym faworycie, bo słyszałem, że jest jeden taki dżentelmen, który tutaj wybija się ponad przeciętność. To znaczy mamy zawodników z rankingiem szachowym ponad 2200, z tym, że jest tutaj starszy pan, który kiedyś pełnił ważną funkcję w Polskim Związku Szachowym. Warto na niego zwrócić uwagę, także polecam.
Pani Anie, z tego co już zdradzili mi organizatorzy turnieju szachowego, to nie dość, że jest Pan najstarszym, najbardziej doświadczonym zawodnikiem, reprezentuje Pan aktualnie Holandię, ale z tego co już mi wiadomo, to również działał Pan w Polsce, jeżeli chodzi o Związek Szachowy. Tak, to jest prawda. Ja byłem sekretarzem generalnym Polskiego Związku Szachowego i dla szachów moich nie był to dobry okres, dlatego dla Polski tak, ale dla szachów nie, dlatego że nie miałem czasu grać w szachy. A teraz tego czasu już jest więcej? No więcej, dlatego że grałem w klubie i w Bredzie mieszkałem i tam grałem. To jest miasto wyzwolone przez dywizję generała Maczka, pierwszą dywizję pancerną. No wcześniej poznałem żonę i dlatego się znalazła. Żona z kolei jest córką żołnierza generała Maczka i matki Holenderki. Tak się zdarzało. I w związku z tym w 1989 roku znalazłem się w Holandii. No, trzeba było uczyć się języka, no ale przy okazji grałem w szachy i to był taki okres fajny, dlatego że było przyjemnie grać z samymi Holendrami, zwłaszcza, że mnie zaczęli doceniać w tym momencie, jak zacząłem wygrywać. Proszę powiedzieć, jaki jest poziom szachowy w Holandii? O, wysoki jest. A poza tym najważniejsze w Holandii jest to, że tam jest porządek. To znaczy polega to po prostu na tym, że jak zawodnicy, na przykład gramy mecz, mówi, że przyjdzie i będzie grał, to zawsze na 100% gra. Nie ma, a taka drużyna jest liczna, 8 osób. Znaczy trzeba było gdzieś pojechać, czyli się spotyka, potem dwoma czy trzema samochodami się jedzie, gra się te 5 godzin i tak to właśnie było. No ja w każdym razie grałem tam albo w tej mojej drużynie w Hadze na pierwszej albo drugiej szachownicy. Tak to mniej więcej wyglądało i chyba parę lat temu zagrałem w takim turnieju weteranów w Hadze. No i dał oczywiście, ponieważ to były grupy do 65 lat i powyżej 65, to ja grałem w tej starszej i tamtą grupę wygrałem. Także że z tego powodu się cieszyłem. Natomiast jeśli chodzi o szachy, to jest taki bakcyl, który mam od malutkiego, nawet powiedziałbym dziecka. Ostatnio z moją rodziną w Krakowie spotkałem się, otrzymałem zdjęcie, kiedy miałem parę miesięcy i obok mnie szachownica z szachami. Niesamowita historia, to zdjęcie mam. A potem pamiętam jeszcze w okresie okupacji, jak ostatni raz widziałem ojca, bo został aresztowany, to grał ze mną szach. Potem była długa przerwa, dopiero w szkole średniej. Dlatego, że po prostu nie było takich możliwości, a następnie na studiach. No i między innymi od samego początku zajmowałem się organizacją w AZS-ie Warszawa, później w Drukarzu Warszawa, w Hutniku Warszawa, także działałem organizacyjnie i jednocześnie grałem. Także to był taki fajny czas. Zresztą ja bym powiedział tak, to był taki czas, który człowiek poświęcał szachom i nie myślał o innych rzeczach, które były trudne. Czyli szachy były najważniejsze. A jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, jak na razie idzie? No na razie to wygrałem i tutaj wygrałem pierwszą partię zawodnikiem z Rosji, co mnie cieszy. Natomiast w mojej grupie wiekowej nie jest nas wielu, bo zauważyłem, że się chyba dwóch czy trzech wycofało, tak zostało nas trzech, ale jest dobry konkurent, bo widziałem, który też wygrał, pan z USA. Także widać, że jest zawodnikiem. No i co będzie dalej, to zobaczymy, ale w każdym razie, przepraszam, że tak trochę powiem humorystycznie, ale medal mam zapewniony. To życzymy powodzenia, oby to był medal złoty. Dziękuję bardzo. Klasyfikacja medalowa po kolejnym dniu zmagań wygląda następująco.